No witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Przed nami kolejny, już trzeci tutaj odcinek z Age of Empires 4 The Fall of Bayeux. Wczytuję właśnie save'a, bo jak może pamiętacie, w ostatnim odcinku zapisałem tutaj rozgrywkę już w trakcie tej trzeciej misji. Kampania numer 1, kampania Normanami. No jak może pamiętacie, no musimy tutaj najpierw skonstruować, jak widzicie, trzy tarany. Mamy polecenie, no i musimy zaatakować to Bayeux. Dobra, więc może ja sobie najpierw jeszcze ekonomię tutaj ogarnę, bo zobaczcie, chyba trochę słabo stoimy. 5 mamy do jedzenia. No to nie, ekonomię musimy zdecydowanie poprawić, zanim tutaj za cokolwiek się weźmiemy. Jak dla mnie zdecydowanie ekonomię trzeba poprawić. Czemu tu nikt nie buduje? Pola. Dobra. Musimy sobie zapewnić, wiecie, przyzwoite dostawy surowców po prostu do produkcji armii. What's 170, 240, 200. No dobra, no to jeszcze do złota na razie wychodzi na to. Tu mamy jakieś odkrycia też. Increase for stone, increase for gold. To dajmy for gold, czyli do wydobywania złota przyspieszenie. Tu też zobaczmy, tu ta kosa wiem, że daje tak 10% do wydobycia żywności. I tu mamy siekierkę, mamy 15%. To też wykryjmy. No od razu trochę złota poszło, widzę, na te odkrycia wszystkie. A dajmy jeszcze z 5. Henry's presence on the doorstep of Bayeux would not go unanswered. And now his forces braced for an attack by Robert's army. Nie wiem, o co chodzi. No dobra. Ja wiem. Tu zbudujmy ten taran. Tu zbudujmy. Ło kurde! Ale źle. Ale nie poszło mi to. Ale mi to nie poszło teraz. Henry repelled the attack, but he knew that so long as Bayeux still stood, the city would not give up the fight. Dobra, ale jak widzicie, można kontynuować budowę taranów. Dobra, ci niech postawią trochę domków, bo mi tutaj będzie brakować populacji niedługo. No dobra, jak stoimy ze wszystkim? Jedzenie 370, 300 drewna, 400 złota. To i tak moim zdaniem trochę za mało. Drewna musimy mieć więcej. Jeszcze. Jeszcze dobudujmy domków. With the power of battering rams,
the English army could crack open Bayer's mighty walls. Dobra, mamy tarany. No i mamy teraz cel kolejny, przełamać te mury Bejo. Ale myślę, że jeszcze sobie się wstrzymamy. Ja dorobię sobie woja, myślę. Sena, moment. Gdzie mamy jakąś stajnię? Nie mamy stajnię. A nie, mamy stajnię tu. Dobra. Musimy zrobić horsemenów trochę. Z 10 chociaż na początek. W ogóle postawmy drugą stajnię, bo tak na jedną stajnię jechać to słabo. Dobra, tu się robią koniki. Zbudujmy dołów już, żeby mieć na maksa, bo widzicie, mam 180 limit ludności. Także już dobudujmy, żeby było te 200. Będziemy mieć to z dyni. I się skupimy na innych rzeczach już. Nie wiem, jak się podoba wam w ogóle czwórka. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba to Age of Empires 4, czy nie. Mi generalnie się podoba na razie, tak wstępnie. To znaczy ekonomia mi się podoba, rozbudowanie miast, właśnie surowców. Całe to widzicie, te przeliczniki mi się też podobają, że są na minutę przeliczane surowce, wydobywane. Trochę mniej mi się podobają bitwy, ale też no nie są jakieś tragiczne moim zdaniem. No zobaczymy, jak się to dalej będzie rozwijało, jak dalej będzie ta gra wyglądała. Zobaczymy też, jak dalej kampania będzie wyglądała, jak te misje wszystkie, no. Na razie jest w miarę okej, no, ja bym tak powiedział. Ale też jakiegoś takiego giga szału jak dla mnie nie ma. Ja bym powiedział tak, moja prywatna ocena to jest tak między 7 a 8 na 10 ja bym dał. Nie wiem jak wy. Może jeszcze byśmy zrobili staran? Czy nie możemy? Moment. Możemy. Jeszcze zróbmy. Jeszcze zrobię. Będziemy mieć 5 taranów. Na 5 taranów to będzie dobry atak. Już. Dobra, niech się robią ci horsemeni. Łuczników też dorobić? Łuczników to chyba nie, bo ja mam łuczników, zobaczcie. 65, no to na cholerę mi łucznicy. Zobaczmy, jakie tutaj mamy jeszcze odkrycia. To wydaje się być całkiem sensowne. To jest do kamienia, to mi na razie niepotrzebne. Dobra, to też dajmy. No dobra, niech stawiają te tarany i atakuje mury. Myślę. Pytanie z której strony? Tak tutaj, jak myślicie? Tutaj tak zaatakować, czy bardziej frontalnie? Może tutaj taki wyłom zrobimy. Dobra. Dajmy może jako trójkę, myślę. Tylko teraz pytanie, wezmę kawalerię może do ochrony, jako pod dwójką. Niech pilnują trochę tych taranów. A tak stop. Jest jakoś guard. Garnizon. Nie za bardzo, no ale dobra, weźmy, żeby pilnowali może. Ja wiem.
czy frontalnie. To jest... O kurde! Dobra, te niech idą na wzgórze może. Dobra, to frontalnie idziemy, kurde. W miarę frontalnie, no. Zobaczymy, jak to pójdzie. Fajnie idzie chyba. Chyba idzie dobrze. Chyba zaraz będzie dziura. Pięknie. Pięknie to zrobiliśmy. No i co dalej? And Henry's men could now storm the city. Robert's garrison made a last stand to defend Bayeux. But Henry would show no mercy in cutting them down and burning their city. Okej. Chyba mam trochę za mało woja, żeby się to powiodło w tym momencie. Jeśli się coś wydaje. Raczej na pewno. Dobra, wycofajmy się. I tym taranem też się wycofajmy. Jak widzicie, ucznicy na wzgórzu robią dobrą robotę. Dobra, doróbmy kurcze, bo już nie produkuje mi stajnia konicy niestety. Zapomniałem o robieniu konicy. Co jest? Złoto się skończyło. Kurde, dobra. Zbudujmy market. Market zbudujmy. W miejscu, gdzie było złoże. Złoto i tak mi chyba nie będzie za bardzo potrzebne. Bardziej drewno i jedzenie. Ale drewna mi tutaj już brakuje znowu. Nie, jedzenia, przepraszam. Dobra. Ty chodź do jedzenia. I ci może niech też zbudują jakiś młyn, kurde, dodatkowy. Tylko nie wiem gdzie. O, jest pytanie. Nie za bardzo jest gdzie ten młyn stawiać. Chyba że tutaj gdzieś. No dobra, postawmy tu. Ilu tych kawalerzystów tu mamy? 15. To mało trochę. Musimy mieć minimum z 30, żeby podjąć atak. O, zaczęli polować sami. Spoko w sumie. Część może niech poluje, a część niech sobie postawi farmy i uprawia. Ci niech idą, kurczę, do drewna, myślę. Tylko może zróbmy inaczej. Zbudujmy bliżej ten lumber camp. To wpłynie na to, że to drzewo będzie się szybciej zbierało, bo tak to muszą duży kawał iść, jak widzicie. A tak tutaj będą szybciej dostarczać do tego lumber campu. Dobra, weźmy tego chłopka. Niech postawi kolejną farmę, bo farmy generalnie są pewniejsze. W sensie nie muszą szukać zwierząt. Vin Hester, you need to offer. 24, 25. No jeszcze trochę. To jest za mało wciąż. Ja w ogóle, kurczę, muszę sprawdzić, czy ja mogę zbudować jakieś koszary może? Nie, nie za bardzo. A nie, mogę. Mogę baraki. Widzicie, nie zbudowałem jeszcze. Dobra, to musimy zbudować, kurde, te baraki.
postawmy tutaj na przykład. Mamy pięciu chłopów, którzy jeszcze nic nie robią. Tego też dajmy może na farmę. W barakach co możemy? Hardet, Spearman albo Vanguard Man of Arms, czyli albo miecznicy, albo włócznicy. Możemy zrobić ulepszenie do jakichś lepszych mieczników, to może zróbmy to w sumie. I w sumie może do tych mieczników pójdę, bo oni i tak kawalerii nie mają, nie? To na co mi włócznicy w sumie? No, mam nadzieję, że w tym odcinku uda się to baję pokonać. No dobra, no to mamy ulepszenie. I może zróbmy takich z 10? No, do tego jest gold potrzebny. Ciekawe, czy oni będą mieźli, czy nie. Mógłbym w sumie jeszcze blacksmith, czyli kuźnię postawić, myślę. Czy ja mam gdzieś? A mam tutaj. I tutaj poróbmy jakieś ulepszenia też, myślę. O, idzie miecznik. Idzie miecznik, kurde. Zobaczcie, jaki wojownik. No, on ma 10 ataku. I tutaj ma pancerz. No, on będzie dobry, mi się wydaje. No, bo tutaj 9 ataku ma konica na przykład. Ci mają 7. Nie wiem, czy jeszcze konicy robić. Jeszcze trochę zróbmy konicy też. Konicy mam 33. No, a to już powoli się można szykować do ataku. Ciekawe, czy oni tu się odrodzili. Weźmy jednego na zwiad może. Zobaczmy, czy mur jest dalej dziurawy. Jest dziurawy. O! Ale głupi idioci, naprawdę. Ładnie ich wybiłem teraz. Nie no, co wy robicie? Spokojnie. Spokojnie, gdzie wy lecicie? Trzymać pozycję, kurde. Trzymać pozycję i nie podniecać się. Dobra, 159. Myślę, że już powoli. Jeszcze tylko, kurczę, chcę mieć więcej trochę tej piechoty, nie? Bo mam 6, zobaczcie, tylko tych mieczników. Myślę, że tak jak będę miał, myślę, z 12-15, to możemy już się pokusić o atak. Ale ci miecznicy w ogóle wolniej się robią, z tego co widzę. Ciekawe, ile mój bohater ma ataku. King Henry 46. Zobaczcie, no to jest dopiero cwaniaczek. To ja muszę nim atakować, kurde.
Jak on taki mocarz jest. Dobra, wiecie co? Chyba się biorę za atak. 45 konnicy mamy. Oznaczmy jako dwójka. Tych oznaczmy jako czwóreczkę, myślę. Tych mieczników. No i kim najpierw? Oto jest pytanie. Miecznikami może? Pytanie, czy tam łuczników mają? Dobra, nie. Rzućmy konnicę, bo myślę, że tam mają łuczników. Dobra. A na łuczników będzie konnica lepsza. Pięknie. Wchodzimy jak w masło. No, konica do... Dobra robota. Ładnie to wygląda. Bij, zabij, dziadów. Dobrze, przedostawać się do baje. Przedostawać się. Pięknie. No, konicą to im tutaj zrobimy. Wjazd na bogato. Mieczników też wrzućmy do boju. Pięknie, kurde, idzie. Zaraz baje wzięte będzie. Zaraz baje wzięte będzie. Piękna sprawa. No, zobaczcie, tutaj była ta brama z drugiej strony. Dość łatwo poszło w sumie. No, to tam się... Doróbmy jeszcze na wszelki wypadek. Jakby jakieś walki jeszcze nas czekały, chociaż myślę, że to już jest końcówka misji, tak szczerze mówiąc. A pewnie jeszcze te budynki poniszczyć po prostu trzeba. No, trochę nas, kurczę, teraz jakby przetrzebili. Widać, odpowiednią liczbę budynków zniszczyliśmy, natomiast musimy jeszcze wybić obrońców. Jeszcze trochę brakuje. O, tutaj jeszcze mamy, zobaczcie. Obrońców do wybicia. Powiem wam, że teraz troszeczkę opornie idzie. Czemu ci w ogóle tutaj są? A nie tam, gdzie potrzeba. Czyli tutaj. Po co oni walą w tą bramę? Dobra, ale chyba i tak wybijemy. Chyba tu jeszcze dwóch zostało po prostu i będzie zwycięstwo. Coś mi się tak wydaje. Destroy Baye.
Objective completed, czyli cel zrealizowany. As Bayeux burned and the people fled in terror, King Henry basked in the victory over his brother Duke Robert. But Henry would not stop until all of Normandy was back under the English crown. Jest zwycięstwo! Victory! A więc trzecia misja tutaj kampanii Normanów zakończona powodzeniem. Przed nami czwarta. A więc takie dwa wideo tutaj zostały odblokowane. Jakieś punkty, doświadczenia. No dobra, lecimy dalej. While Bayeux burned, King Henry pressed his advantage. Seizing key fortifications and buying the loyalty of powerful lords, Henry loosened his brother's grip over Normandy. At Tinchebrai in 1106, brother would fight brother for final claim to their father's lands. Tinchebrai. Bitwa of Tinchebrai. No zobaczymy, co się będzie tam działo. 1106. Czwarta misja kampanii Normanów przed nami. A więc tutaj dalej walczymy z tym Duke'em Robertem jako Henry. No nieźle, kurczę, to już sobie wyobrażam, co się będzie działo w kampanii Mongołów. No, bo tam jest Mongołami też kampania. Determined to claim Normandy and capture his brother, Duke Robert, King Henry besieged the castle at Tinchebrai. But the direct assault on the formidable stone castle was failing. Unable to breach the towering walls, the king devised a new plan to capture his brother. No jaki plan mamy nowy? Henry would force Robert to defend his lands from attack by razing the villages of Martigny and Fresnes. Raise villagers to draw out Robert's army. Burn all buildings in Martigny. Aha, dobra, czyli musimy jakieś wioski zaatakować. Wychodzi na to. No to ciśniemy na wioseczki. Dokładnie, bo chodzi pewnie o odcięcie zapasów żywności. Dokładnie. Poprzez, wiecie, wymordowanie wiosek, które dostarczają zapasy. Tak mi się wydaje. Martigny, no już do was jedziemy. Już jedziemy was wyrżnąć. Pień. To goad Robert out of his stronghold, Henry's men would burn the village to the ground. Ale to nie będzie takie proste już, widzę. Trochę ich tu jest. No dobra, czyli musimy zjarać budynki. Jak widzicie, 8 budynków tutaj w Martigny musimy zjarać i 8 we Fresnes. Nie wiem, czy te domki też się liczą? No i pięknie.
Martini będzie podpalone. Aha. The village of Martigny was destroyed, but still Robert did not emerge to face Henry outside the castle. Henry would have to raise the stakes. Next, he targeted the village of Fresnes. Dlaczego nie mogę podnieść tego złota? Moment. Henry could buy reinforcements from nearby allies, if he could procure the gold to pay them. Yes. Flamboga arod. O, dobra, teraz się udało. Strela bo equilla strela fusche utent well ridende feodeth me foliende hes flamboga foliende he yerbias. Kurde, dlaczego nie mogę tego? O, teraz mi się udało. Macieth equilla strela flamboga rod. Okej, czyli musisz tak podświetlić ten skarb jakby. Widzicie? Było przez chwilę. O. Yes. Kurde, ciężko jest to wcelować, dobra. Tribute panel to request reinforcements, co? Nie rozumiem. Chyba posiłki możemy wezwać. No to kogo chcemy? Alan of Brittany, piechota. Łuczników czy kawalerię? Ja wiem. Weźmy kawalerię może. O, zobaczcie. 5 rycerzy i 15 horsemenów. Tu 20 łuczników. Nie, no to kawalerię chyba. Jadą posiłki. No, takie posiłki to ja rozumiem. Ci rycerze będą jeździli chyba. Tu 5, zobaczcie. Porządnych rycerzy. 38 ataku ma taki jeden rycerz. No to będzie grubo. To teraz to będzie grubo. To myślę, że takie posiłki zmieniają postać rzeczy. Jeszcze możemy wezwać w sumie, zobaczcie, te posiłki numer 1. Ale dobra, może to później sobie zrobimy. Jedźmy. Na to Fresnes, tam może... O, tu też jest złoto. Dobra, to dobierzmy to złoto jeszcze. Stówka, stówka. To możemy łuczników dobrać jeszcze. Dobra, to weźmy jeszcze łuczników w sumie. Henry's ally in Bayer sent reinforcements in exchange for gold. No i super. Uwa, zobaczcie, ci dają, jakbyśmy mieli 500, to w ogóle 10 rycerzy. I jeszcze 10 jakichś dismounted knights, kurde. To może te 500 by się opłacało też wziąć. No, 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 podobają mi się te posiłki. Dobra, oznaczmy ich wszystkich pod jedynką. Mam nadzieję, że tu będzie 500 golda w tej nowej wsi. Dobra, na razie nic nie wzywajmy. O. Henry received word that Robert had sent for a fresh army to aid in defending his position at the castle. Henry had to eliminate these new forces before they could combine with the garrison at Tinchebrae. Okej, czy ja muszę zaatakować jakąś armię? Zanim dotrze do zamku, tutaj jedzie sobie pewnie drogą. No to już zaraz będzie spotkanie z nim. Gdzie oni są? O, jadą, jadą, jadą! Do ataku! Myślę, że wygramy. Mamy trochę tych rycerzy. Kurde, ale już widzę, jeden rycerz mi zginął. Ale przerąbane. Dobra, ale i tak w miarę dobrze poszło. I wyrżnijmy tych longbowmenów. Pięknie. Wyrżnęliśmy posiłki, zanim dotarły do zamku.
Henry had thwarted his brother's attempt at strengthening the castle's defenses. Dobra. Jeszcze musimy spalić te 8 budynków we Frenes. A spoko misja, podoba mi się ta misja póki co. O! Trochę głupio taktycznie teraz co zrobiłem. Dobra, wybijcie tych łuczników i niszczymy wieżę. Dobra, zniszczyć wieżę. Zniszczyć centrum miasta. Czyli zacznę od najważniejszych budynków, nie? Takich, które trzeba wykończyć, a potem domki sobie zniszczymy. Będę miał chyba te 500 zł. Tak, mam 500 zł, no to spoko. Nawet 600 mam. Zaraz sobie wezwiemy to za 500. Czyli to są rycerze. Zobaczcie, 10 rycerzy i 10 jakichś tam jeszcze lepszych. Bo mi zostało tylko... A nie, to jest horsemen. Ale knajtów też, rycerzy też mi 3 zostało. Tylko. To mało, nie? No i pięknie. At the hands of Henry's army, the village of Fren was in ruins. Henry's provocations had paid off. Robert finally emerged from the castle to face his brother in open battle. O, open battle będzie. Jeszcze posiłki biorę, zobaczcie. Henry sent gold to his ally in men and received fresh reinforcements. No dobra, czyli będzie otwarta bitwa w polu. Kurde, nie jest jakiś mocny. Ale fajna misja, spoko, naprawdę mi się podoba. Szykuje się otwarta bitka w polu. Wziąłem tą mocniejszą kawalerię. Dobra, jeszcze może weźmy tą piechotę. Za 100 też weźmy. Henry sent gold to his ally in Brittany. And in return, a detachment arrived to bolster his numbers. Każdy człowiek się liczy. O, ktoś tu jedzie chyba do mnie. Moment. Robert, on jedzie, kurde, na mnie. Kurde. Słabo to wyszło trochę. Słabo to wyszło, bo konica poszła na włóczniku. Tak nie powinno być. Ale może i tak wygramy. Mam taką nadzieję. Mam taką gorącą nadzieję, chyba się uda. Ale strategicznie byle jako tą bitwę rozegrałem, wam powiem. Ale i tak pykło. Pięknie. King Henry's tactic of luring Robert into the open had worked. Henry captured his brother and Normandy was his. No dobra, więc zdobyliśmy Normandię.
czwarta misja zakończona powodzeniem. No dobra, a więc myślę, że to jest dobry moment, bo już 40 minut też upłynęło nam tutaj rozgrywki. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć w tym momencie ten odcinek. Jeśli tradycyjnie, jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału, do stawienia łapki w górę pod filmikiem. No i do usłyszenia w kolejnych tutaj odcinkach z gry Age of Empires 4. Trzymajcie się, do następnego, cześć.